Srebrna igła w swoim ostatnim filmie malowała akwarelą po gęsim jaju i zaintrygowana kredkami wywołała mnie do tablicy, bym spróbował narysować po jajku. Co prawda już po Wielkanocy, ale wyzwania lubię, więc sięgnąłem po kredki Muzeum Akwarel od Karandasz i zacząłem rysować na swojej wydmuszce. Tematyką jest Harry Potter, bo ostatnio mnie coś tak wzięło na to uniwersum. Ołówkiem automatycznym zrobiłem szkic i całość wypełniłem kredkami. Na koniec użyłem czarnego cienkopisu o rozmiarze 0,1 mm i gotowe. Było naprawdę ciężko, bo rysunek jest rozmiarów 4 na 6 cm. Dajcie znać, czy Wam się podoba.